Siemano, witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj pokażę wam te dwa budynki. Więc zaczniemy sobie od tego budynku. Tu jest takie wejście po drabince na górze. Mam nadzieję, że widzicie. Mam nadzieję, że dobrze kamerę kieruję tu na górę. Zapraszam was do oglądania. Czyli mamy ten i ten. Idziemy najpierw do tego. To były przewody na górze, jak widzicie. Transformator 2. Tam na górze są te. One były podłączone. To były tak ogromne zakłady, że tam po drugiej stronie, jak wam pokażę, jaką to przestrzeń zajmowało. Tutaj podobno jak chłopaki szli na urbex, bo już niestety nie ma tych zakładów. Zobaczcie, od każdej strony jest wyrwane ściany. Byłem tu jakiś czas temu, nie było nic. Nie dało się nigdzie wejść, nic zobaczyć. A teraz da się wszędzie wejść i wszystko zobaczyć. Ale niestety tu już niewiele wam pokażę, bo niewiele tu zostało. Ale chociażby tą halę, chociażby tamten budynek chcę wam pokazać. Wszystko jest wyszabrowane, tak jak już niestety w takich miejscach to bywa. Jeszcze trochę tych kabli tu pozostawało, ale są straszne, widzicie, dziury w tym. Tam od tamtej strony, z tego co pamiętam, była drabina, którą też się starałem wejść, ale niestety się nie udało. Nie będę wchodził z tego względu, że tam na drugiej stronie jest budowa i ci ludzie widzą nas. I może być problem. Jeszcze pójdę sobie tutaj. Ja wam to oczywiście wytnę, no bo żeby was nie zanudzić na śmierć. Uziemnienie. Listwa uziemniająca, ta pomalowana. I jeszcze pójdziemy sobie obok. Bo tu są, tak jak wam mówiłem, wejścia. Ale... Zobaczcie, oto pewnie tutaj wchodziło, tutaj były te wszystkie urządzenia ich i wychodziło, szło do tamtego budynku. I tu była trafostacja jako trafostacja, a tam pewnie było te wszystkie urządzenia. Bo tam na wprost, jak widzicie, kawałek pola, tam, o, ja tą drabiną wchodziłem. I próbowałem się dostać przez okno, ale też się nie... Ale też się nie udało mi. Tam ludzie normalnie na spacery chodzą tam. Wiecie co? Pójdziemy sobie naokoło. To fajnie wygląda. To mam jeszcze dzisiaj dwa urbexy, a muszę na pewną godzinę dojechać i coś odebrać. Więc to będzie problem, bo będę musiał chyba odpuścić. Co po niektóre rzeczy, bo raczej mi się nie uda wszystkiego naraz zrobić po prostu. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo przez maseczkę gadam, ale jak wiecie, przede wszystkim bezpieczeństwo. No zobaczcie, dobrze, że ktoś pomyślał i zasłonił. Co prawda niewielka ta dziura jest, ale... A, jeszcze mam baterię rozładowaną w latarce. Akumulatornia. Wejście z ogniem zabronione. Nie dziwię mnie to. Boże, jak to jest rozwalone. Zobaczcie, nawet tu nic, ale jeszcze trochę kable pozostawały. O, tam wam pokażę z perspektywy tego budynku, to będzie może troszkę ładniej to wyglądało. Ten cały plac, który jest tam, to było wszystko hale, magazyny i tak dalej. Jak ktoś był tu na urbexie, jak już to
przestało działać, że tak powiem. To potrzebne były 2 dni, żeby to zwiedzić. 2 dni. Tyle tych hal było. A, nie ma nic. Ale jeszcze jakieś pozostałości kabelków jest. Więc niekompletnie wszystko wyszabrowali, że tak powiem. Dobra. To gdzie idziemy teraz? Idziemy teraz tu. Straszne echo tu jest, wiecie? Tu jest jakieś pomieszczonko. Zasilanie z prostownika numer 2. Akumulatorne, o, zasilanie z prostownika numer 1. Czyli to były prostowniki. De facto akumulatory. Na urbexie byłem w bardzo fajnym miejscu. Poznałem chłopaków z Go Urbex. Chłopaka z Go Urbex, tak naprawdę. Nie chłopaków z Go Urbex. Powiem wam szczerze, że takiego geniusza od elektryki to ja dawno nie widziałem. I bierze sobie. Coś mu powiedziałem, że czegoś się nie da zrobić chyba, czy coś takiego. Mówię, ja ci dam, że się nie da. Pozdrawiam cię z tego miejsca. Zobaczcie, jakaś gaśnica została. Tu ktoś jest? A nie, to wiecie co, to pada. Tam jest jeszcze wejście na górę, to sobie może pójdziemy na górę. Zobaczymy. Wow, jaka fajna hala. Ciekawe co tu było. A tu musiały być te urządzenia chyba, wiecie, wszystkie. O, na górę sobie zaraz wejdziemy. Tu jest kupę szkła. Trzeba bardzo... Właśnie, zobaczcie. Trzeba bardzo uważać. Ale tu chyba kable schodziły na dół, wiecie? Tak mi się wydaje przynajmniej. A, to takie, wiecie. Ale nie no, jak żeśmy weszli tym, to wyjdźmy tym, no, nie będziemy się wracać tak samo, no. No nie? To jakieś pudełka po gaśnicach zostały. I to jeszcze, zobaczcie, to jeszcze chyba pełne nawet. A nie, nie pełne, już pewnie, na pewno nie pełne. Tu jest wyjście z tamtej strony, w tamtym budyneczku już sobie byliśmy. O, czyż bym sobie odrobił? Widzieliście to co ja? To co lubię najbardziej. Dobra, idziemy sobie na pierwsze piętro. Ty, zobaczcie. Tu pozostawały jeszcze lampy. No to tego się nie spodziewałem. Nie no, tego to się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Tego to się nie spodziewałem. Zobaczcie. I to jeszcze takie lampy strasznie ze starych czasów, że tak powiem. Fajne to. A to było pewnie, wiecie co? To była ta podłoga układana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czytałem na pewnym portalu, urbexowym portalu, że tu podobno nic nie zostało. No i coś tam zostało. Niewiele, bo niewiele, ale coś tam zawsze zostało. Weźcie ptaszki, mnie nie stresujcie. To jest takie samo pomieszczenie jak niżej. Tutaj drugie takie samo pomieszczenie.
No dobra. Ready for Urbex bez dachu by nie istniał, tak? A, chyba jakoś się trzyma. Oj. Zarąbisty dach. Dobra. Fajny dach, wiecie? To mam nadzieję, że mnie na tym dachu nikt nie przyfiluje. Tam jest ta druga stacja, ale to już wiecie. Pokażę wam coś. To będziecie z tej perspektywy rozumieli bardziej, o co mi chodzi. Na tym całym polu, to jest ogromne. Ja nie wiem, czy mogę wam jakoś to słowami określić, ale chyba raczej nie. Ale zresztą widzicie mniej więcej. Na tym całym polu była cała fabryka. Kupę pomieszczeń, kupę fabryk i tak dalej, i tak dalej. Zostało tylko i wyłącznie to. I do tej pory to stoi. Nikt tego nie kupił. I prawdopodobnie nikt tego nie wykorzysta. A zobaczcie, tam obok jest nowe osiedle. Mogliby postawić tutaj to samo, tak? Ja nie wiem, bo tam jest budynek jeszcze na wprost. Mam nadzieję, że go widzicie. Nie wiem, czy to... Nie chcę wam skłamać. Ale nie wiem, czy to nie jest biurowiec, który po niej został. Ale tam jest ochrona. Tym biurowcu. A to jest wyjście z dachu. Więc zobaczcie, nawet tu jest otwarte. Ja nie będę już się tam zbliżał, ale wam pokażę. Chcę wam po prostu pokazać, jak to wyglądało kiedyś. Tu wszędzie coś było. Cały ten teren otoczony płotem, tu wszędzie coś było. A mam dla was informację jedną. Troszeczkę będę zmieniał. Wiecie co? Gdzie jest wyjście? A tu jest. Ja mam straszne, wiecie co, problemy z orientacją w przestrzeni. Jak gdzieś wchodzę, to nie wiem, jak stamtąd wyjść. Schodzimy. Trochę trzęsą mi się nogi, ale już inna sprawa. Taka wada i taka zaleta Urbexa. No niestety, czasami trzeba się trochę pobać. Fajnie to wygląda, wiecie? Bardzo fajnie zrobione, bo takie, że tak powiem, no nieopatulone, no. Ile się wyraziłem. Zabezpieczone. Te ptaki mnie kiedyś dobiją. Słyszeliście? Dźwięk? Tu jest kibelek. O, nara. Jakoś mnie to nie dziwi. Prysznic. A tu jakieś pomieszczenie i jeszcze jakieś, zobaczcie. Puszka. A, jeszcze kable są. Dobra. Wiecie co, schodzimy sobie na dół teraz. Fajnie to wygląda. Szkoda, że takie wyprute i żałuję, że nie zorientowałem się wcześniej, że te hale po prostu są opuszczone, tak? A, rzeczywiście zalana jest. Częściowo. Częściowo jest zalana.
Jaka hala! Ale taka sama hala jest wyżej, jeszcze wyżej. Więc to pewnie łączyło się między sobą. Widzicie, no jeszcze coś tam pozostawało, tak? Tutaj jest zalana. A tutaj co jest? No, tak już też pomieszczonko. Nawet mam baterię nienaładowaną, odpowiem wam szczerze, od... O, zobaczcie, tu jest wyjście. Dobra. Magazyn numer 1. Jak widzicie, przyłączę cieplę. Czyli to była pewnie ta hydrofornia i tak dalej. Dobra. Wychodzimy sobie na górę. Dobra. Wiecie co? To by było chyba na tyle. Bo tu już więcej nic nie ma. Budynek wam pokazałem cały. Pokazałem wam pole, pokazałem wam dach. Więc bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że się wam spodobał. I zostawicie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podoba, zostawcie łapkę w dół. Zapraszam do subskrypcji. I oczywiście do komentowania, bo to najważniejsze. Trzymajcie się i... O, tam firanka jest na górze i ona sobie lata. I to tak trochę creepy wygląda. Dobra, ja idę dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.